Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl i zapraszam was na drugi odcinek z Zagrajmy w Sonic Advance 2 na Game Boy Advance. I zaczynamy zimowy poziom, yay, Ice Paradise, proszę państwa. Oh yeah, fajny, bardzo fajny, klimatyczny świat, muszę przyznać. Mimo poziomu trudności, który tutaj nam towarzyszy i jest on dosyć... No, wygórowany ten poziom trudności. Tak, muszę przyznać, że poziom sam w sobie jest bardzo fajny i klimatyczny. Naprawdę, serio, zagrajcie sobie w ten poziom i wsłuchajcie się w tą muzyczkę, która tutaj leci. No normalnie, no coś pięknego. Wraca normalnie klimat świąt, mimo że jesteśmy dawno po świętach. Znaczy, jeżeli chodzi o rok 2022, no to święta będziemy mieli w tym roku za miesięcy 10. Natomiast jak mam liczyć rok 2021, no to jesteśmy po świętach i po Sylwestrze. Tak więc, no można by powiedzieć, że na troszeczkę wrócił tutaj taki klimacik świąt, muszę przyznać. Ale to nie jest nic złego, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, śnieg w grach jest naprawdę bardzo fajny. Niekoniecznie w prawdziwym życiu, w tym realnym życiu, w którym ogólnie wszyscy żyjemy. Tak więc no, jedziemy sobie do przodu. Jedziemy sobie do przodu bez żadnych tutaj ceregieli. No i tyle. Jeżeli chodzi o zdobywanie właśnie tutaj tych wszystkich ringów specjalnych, to muszę wam powiedzieć, że było troszeczkę wyzwania. Ponieważ, no jak widzicie, musieliśmy skakać po różnych częściach poziomu. Z jednej strony musieliśmy skakać po górce tam, z drugiej strony gdzieś tam na dole trzeba było poszukać tego specjalnego ringa. No generalnie, no, cuda na kiju, że tak powiem, były. No ale koniec końców, jeżeli ktoś tam, nie wiem, nie wie jak zdobyć te ringi, no to może sobie zobaczyć mój let's play albo ewentualnie jakiś walkthrough, no bo czemu by nie? A myślę, że nawet trochę łatwiej jest oglądać let's play'e z komentarzem głosowym niż takie zwykłe walkthrough'y. Przynajmniej tak mi się wydaje, ja przynajmniej tak mam. Że zawsze jakoś, nie wiem, przyjemniej się ogląda właśnie takie let's play'e. Przez chwilę nawet nie wiedziałem, co mogę powiedzieć, dlatego tak, kurde, na chwilę się zapauzowałem. No i to wszystko jest nagrywane jednego dnia. Ja to nagrywam 14 lutego, czyli w walentynki. I co jest zabawne, troszeczkę nie po kolei nagrałem te odcinki, ponieważ najpierw nagrałem odcinek finałowy, a teraz nagrywam odcinek drugi, który notabene powinien być wcześniej nagrany i skomentowany, ale wolałem to zrobić trochę w innej kolejności. Jak widzicie, Soniki Advance specjalizują się jedną rzeczą, a mianowicie kiedy zdobywacie więcej niż 9 żyć, no to gra ci już nie wlicza tych 10-11, tylko po prostu licznik zatrzymuje się na 9. Co jest dosyć takie interesujące. Nawet bym powiedział bardzo interesujące. No ale dobra, lecimy dalej z koksem. Czas na czwarty special stage. I jest to special stage, w którym dominuje kolor zielony z ciemnym, niebieskim oraz fioletowym. I w zasadzie tyle się zmienia. No i to, że jest troszeczkę inna lokalizacja pierścieni. No i udało mi się razy 5 pierścieni zebrać, co jest oczywiście fajne, no bo łatwo wbiłem ponad 170 pierścieni, a dopiero jest 88 sekund do końca special stage'a. Tak więc, no, muszę przyznać, że to jest bardzo fajne, fajnie, że zrobili taki licznik combo. Niestety szkoda tylko, że w późniejszych special stage'ach ten licznik combo... Okej, no jest jak najbardziej w porządku, fajnie, że jest i tak dalej, ale no pierścienie są porozmieszczane tak później w tych special stage'ach, że naprawdę bardzo ciężko jest utrzymać się przy razy 5. No, tak więc tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Jestem szczerze bardzo ciekaw, jak przyjmą się te serie z Sonica Advance. W sensie mam na myśli ten cały maraton Sonic Advance 1, dwójka oraz trójka. No, z tego co wiem, z tego co się orientuję, to tam trochę fanów Sonica jest na moim kanale, więc być może to będzie fajny let's play dla was, a jeszcze przecież, tak jak obiecałem, trzeba będzie skończyć Sonic Colors Ultimate, ponieważ został nam jeszcze bonusowy odcinek, gdzie zdobywam wszystkie szmaragdy, no i generalnie platynuję gierkę, nie?
a już naprawdę dużo nie zostało i warto byłoby odhaczyć sobie również tę gierkę, ponieważ no trzeba teraz czekać na Sonica Frontier. Tak, ja cały czas pamiętam o Sonicu Frontier. Pamiętam, jak podniecałem się tą gierką już w grudniu i nie mogę się serdecznie doczekać, aż gra ujrzy światło dzienne. No i tak jak zauważyliście, miałem 355 pierścieni i straciłem z 8, 7 pierścieni, coś takiego, ponieważ Zero nas dotknął, albo Zero, Zero jak jedno wielkie Zero, albo mniej niż Zero, jak chcemy sobie to nazwać. Początkowo w ogóle planowałem, żeby dodać jeszcze jeden zone tutaj, ale stwierdziłem, że jednak nie dodam tego zone'u, jeżeli chodzi o odcinek drugi z Sonica Advance 2, ponieważ no odcinek byłby za długi, a wolę jednak, żeby te odcinki nie były nie wiadomo jak gigantyczne, bo ja wiem, że też wy nie macie jakby za bardzo czasu i chęci nawet na oglądanie aż takich długich odcinków z Let's Play. Bo gdyby to była, nie wiem, premierka, to co innego wtedy, no ale jeżeli chodzi o takie normalne wrzucenie, tak jak normalnie wrzucam odcinki, to raczej no wątpię, żeby komukolwiek się chciało. A ja nie jestem na tyle głupi, żeby nagrywać Let's Play powiedzmy 14 lutego i dać wam premierkę na następny miesiąc, no bo to byłoby już totalna masakra i totalne nieporozumienie z mojej strony i podejrzewam, że za taki ruch to byłbym bardzo szybko zweryfikowany przez was, no i do końca swoich dni zapierdalałbym na galerze, tak jakby to Energik powiedział. No ale niestety, tak to już właśnie jest, moi drodzy. Ja robię odcinki normalnie, póki co nie planuję żadnych longplay o let's play, no ale może z czasem coś się ciekawego wymyśli. Jakby nie mówię, że tak, ale też i nie mówię, że nie. Tak to może określę bardziej. Tutaj jak widzicie, standard oczywiście, akt drugi to oznacza totalna sielanka i wyjebane jajce, jak to mawiał kiedyś Carrioner. I lecimy po prostu do przodu, bez jakich tam żadnych zbędnych ceregieli. No bo nie będę tutaj szukał tych ringów, dlatego że wystarczy, że zrobiliśmy już w pierwszym akcie Special Stage. Mówię, ja dalej nie wiem niestety, nie dowiedziałem się tego z żadnej Wikipedii ani z żadnego Let's Play'a, bo przy okazji sobie w ramach researchu oglądałem Let's Play Nero oraz Gnidela. I albo nie słuchałem, a jak słuchałem, to musiało mi to wylecieć w takim razie. Ale no nie słyszałem o tym, żeby w drugich aktach była wystarczająca ilość tych pierścieni, żeby dostać się do Special Stage'a, więc podejrzewam, że to tylko w pierwszych aktach można zdobywać te ringi. No ale dobra, mamy minutę 58 i 27 sekundy, więc teraz czas na bossa, który tutaj będzie nam... No dobra, no to co? W akompaniamencie tej świetnej wręcz muzyki lecimy sobie z Aero Eggiem w tym momencie, w oczywiście zimowej scenarii. I co ja tu mogę więcej powiedzieć? Atakujemy sobie go, jak widzicie, no sama sobie konfrontacja polega na tym, że musimy skakać na tą mini platformę, gdzie jest morda Eggmana i zaatakować go tak z 4-5 razy, no i będzie po bosie. Cała filozofia, jeżeli chodzi o tę walkę. Od razu niestety muszę was zasmucić, ale nie ma żadnych ciekawostek odnośnie Ice Paradise. No niestety Sonic Advance 2 ma zdecydowanie mniej ciekawostek niż pierwsza część. No ale no trudno się mówi, no niestety musimy z tym żyć. Musimy żyć z tym, że niestety jest mniej ciekawostek niż w pierwowzorze. Miejmy tylko nadzieję, że Sonic Advance 3 jest napełniony ciekawostkami od góry do dołu. Ponieważ, no, fajnie jest wykorzystać sobie ten specjalny ekran do ciekawostek. Mi się bardzo ten styl zaczął podobać. No i teraz lecimy sobie ze Sky Canyon. Tak, tutaj było cięcie, dlatego że to już jest nagranie z następnego dnia. Nie, przepraszam, to nie jest z następnego dnia, tylko z godziny później, ponieważ musiałem sobie godzinę przerwy zrobić od Sonica Advance 2. Tak, ja mam z tą grą bardzo specyficzną relację, dlatego że jednego razu potrafię przejść, nie wiem, 3 zony pod rząd, a innego przejdę, nie wiem, 1 i muszę sobie zrobić przerwę, bo jestem psychicznie zmęczony dosłownie. Serio, jeżeli chodzi o robienie 100% w tej gierce, to ta gra jest po prostu takim trenerem, który chce z ciebie wycisnąć jak najwięcej i motywuje cię w ten sposób, że troszeczkę znęca się nad tobą, jeżeli mogę takiego określenia użyć.
Co do Sky Canyon, to jest w mojej opinii bardzo podobno do Angel Island z Sonica Advance. Nie mówcie mi nawet, że nie, no bo to jest naprawdę bardzo podobny do siebie poziom. Może nie pod względem soundtracku, no bo soundtrackowo się one różnią bardzo od siebie, co można zauważyć chociażby po tym, że inny soundtrack gra. Nie jest nawet wcale podobny do tego, co mieliśmy w Sonicu Advance 1. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, samo tło, sam poziom, że biegamy tak po takich, można by powiedzieć, takiej niebiańskiej świątyni, jeżeli to jest dobre oczywiście określenie, no bo w końcu biegniemy sobie po kanionie w niebie, czy coś takiego, nie wiem, czy mogę takiego określenia użyć, takiego tłumaczenia. No to tak, no to w jakimś stopniu jest to pewne, może nie nawiązania, ale w jakimś stopniu podobieństwo do Angel Island z Sonica Advance jedyneczki. Ogólnie soundtrackowo, stylistycznie, jak i pod względem poziomem trudności, to ten poziom jest ok. Natomiast, o Jezus Maria, szukanie tych specjalnych pierścieni, to naprawdę też jest, kurde, niezłe jaja są z tego, muszę przyznać. Naprawdę, znaczy mi teraz obecnie jest do śmiechu, ale w tamtym momencie, kiedy to nagrywałem, czyli nagrywałem to wczoraj o godzinie 22:31, to mi autentycznie wtedy do śmiechu nie było, dlatego że musiałem restartować dosłownie cały zone, ponieważ zrobiłem save state'a w jednym bardzo złym miejscu, które niestety spowodowało, że miałem tak zwaną blokadę, bo nie mogłem wrócić z powrotem do poprzedniej sekcji, dlatego że kiedy chciałem wrócić, to po prostu Sonic nie potrafił już doskoczyć, albo ten cały wiatraczek, który nas popycha do przodu, no po prostu pchał mnie cały czas do przodu, przez co ja nie mogłem nawet przeskoczyć go, tylko już gra stwierdziła, że hami w D, no i musimy niestety żyć z tym, że ominąłbym jeden specjalny pierścień, a ja do tego dopuścić nie mogę, więc niestety, ale trzeba było od początku robić ten zone. I bardzo mnie to zdenerwowało, dlatego że ja wtedy miałem chyba 5 minut na liczniku albo 6, a musiałem wszystko od zera robić. No ale niestety trzeba się czasami poświęcić dla widzów. W sensie dla was trzeba się poświęcić, ponieważ nie chcę, żebyście dostali tak zwanej kupy gameplayu, tylko chcę, żebyście dostali całkiem fajny gameplay. A przynajmniej mi się wydaje, że to, co udało mi się nagrać, jest chyba w miarę fajne. A przynajmniej tak mi się wydaje, a mi może się naprawdę wiele rzeczy wydawać. Oczywiście standardowo zadam to pytanie w sekcji komentarzy, jak i tutaj, w sumie no dobra, może nie w sekcji komentarzy, ale zadam wam pytanie w filmiku, a wy po prostu mi odpowiecie za jakiś czas. Powiedzcie mi, jakie macie wspomnienia z tym poziomem, jeżeli jest ktoś, kto zagrywał się w Sonica Advance 2. Ja muszę przyznać, że poziom naprawdę miło wspominam, no może poza zbieraniem tych specjalnych ringów, ale podejrzewam, że gdybym nie robił tej gry na 100%, to ten poziom bym bardzo miło zapamiętał, ponieważ to nie jest jakiś super trudny poziom. Super trudne poziomy dopiero zaczną się od trzeciego odcinka. I wy będziecie wiedzieli, o co chodzi, jak zobaczycie sobie trzeci odcinek i zobaczycie, jakie tam ciekawe perełki będziemy zwiedzać. Nawet jest jeden poziom, który jest podobny do Gexa 2. W sensie, jeżeli chodzi o tematykę samego w sobie poziomu. Bo pod względem, wiadomo, grafiki, muzyki i tak dalej, to ani trochę to przy Gexie 2 nie stało, ale pod względem soundtracku, nie, przepraszam, pod względem samej grafiki w sobie, to jest to bardzo podobny zone do Circuit Central z Gexa 2. Jeżeli powiedziałem Sonica 2, to przepraszam najmocniej, bo chodziło mi o Gexa. Czasami tak mam, że po prostu myślę o jednym, gadam drugie i potem wychodzi trzecie. A więc no trzeba się skupić na tym, co się mówi. Ten Foglering jest najbardziej frajerskim ringiem, jeżeli chodzi o lokalizację, dlatego że jeden zły skok, a raczej w ogóle nie zareagowanie, bo nawet nie zdążysz zauważyć tego ringu i możesz się cmoknąć w dupę, jeżeli chodzi o dostanie się do special stage'a. Takie to jest bardzo fajne i sprawiedliwe i świetne. Ojej. No i teraz mamy special stage, w którym mamy kolorowe piłeczki, albo kolorowe kółka, albo kuleczki kolorowe, które świecą na różne kolory. Mamy tutaj
zielony, niebieski, żółty, purpurowy, fioletowy, niebieski, błękitny, jeszcze jakiś inny kolor by się znalazł tutaj. Ale tak, to jest jeden z kolejnych prostych special stage'y i nie jest on w jakikolwiek sposób trudny. Po prostu uważajcie na Zero, który będzie ciebie cały czas ścigał w każdym następnym special stage'u i tyle. Choć jedną rzecz muszę zauważyć, wydaje mi się, że z każdym następnym special stage'em Zero jest coraz bardziej agresywny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo autentycznie czasami mam wrażenie, że w następnych special stage'ach jest on trochę szybszy i bardziej agresywniejszy, jeżeli chodzi o ściganie Sonika. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić, bo mylić się to jest rzecz ludzka. No, tak więc w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, to pojutrze, tak, bo dzisiaj mamy poniedziałek, nie, to za 3 dni będę wyjeżdżał, będę sobie jechał na odpoczynek, jadę dosłownie na spotkanko z ziomblami i będę sobie odpoczywał, a wy w tym czasie będziecie mieli odcinki, które nagrałem na zapas. Ponieważ stwierdziłem, że ten rok trochę inaczej zacznę i po prostu będę sporo nagrywał na zapas, by nie było, powiedzmy, dnia, gdzie nie ma odcinka, a wy będziecie mieli codziennie od 31 stycznia do połowy marca odcinki. Dlaczego mówię do połowy marca, mimo że jeszcze nie nagrywałem Sonica Advance 3? To jest dlatego, że prawdopodobnie Sonic Advance 3 zostanie ukończony przed połową marca. A więc do połowy marca lub przed połową marca będziecie mieli odcinki, a potem będziemy robili sobie tak tydzień lub dwa tygodnie przerwy od jakiegokolwiek materiału, by pod koniec marca albo początek kwietnia wrócić z tym razem maratonem wiosna-lato z pomidorem. Albo po prostu wiosna do, powiedzmy, nie wiem, pierwszego albo do połowy czerwca i potem od połowy czerwca do końca września lecimy z latem, z pomidorem. Tak, ja lubię robić takie maratony i lubię sobie tak troszeczkę oddzielać serię, że na przykład teraz macie serię z okresu zimowego, czyli tam 2021/2022, a potem będziecie mieli serię od wiosny do lata, jesieni i znowu zimy. A w tym roku troszeczkę jest gierek, które chcę wam nagrać na kanale, więc myślę, że będzie bardzo ciekawy rok. Kolejny bardzo ciekawy rok zresztą to będzie. Ale let's play w post komentarze lub w postprodukcji będzie mało, dlatego że no nie chcę nagrywać za bardzo w post komentarze. Odkąd zacząłem częściej nagrywać live komentarze, czyli po prostu godzinne sesje, które dzielę na odcinki, to jest mi jakoś tak łatwiej niż wracać do czegoś, co robiłem notorycznie bardzo dużo kiedyś. No bo serio, jak patrzę sobie na przykład na 2015 albo 16 rok, a na ten rok, no to pamiętam, że w tamtych latach nagrywałem dużo let's play właśnie w post komentary, a mało let's play w live komentary. A teraz no nagrywam dużo w live komentary, dlatego że po prostu wolę live komentary robić, let's play'e. I tutaj fail był. I zaczynamy sobie od checkpointa. Ponieważ nie robiłem tutaj żadnych save state'ów ani nic, więc po prostu zaczynamy sobie od checkpointa. A co, będziecie widzieli moją porażkę. I zanim ktokolwiek się mnie zapyta, dlaczego mam 3 życia, a nie 9 żyć, przecież ostatnio miałem 9 żyć, to jest dlatego, że ja musiałem na nowo save'a sobie wczytać. No, musiałem na nowo sobie save'a wczytać. Dlatego macie na liczniku u mnie 3 życia, a nie 9 żyć. No i jestem przy okazji już z powrotem, ponieważ musiałem tutaj cięcie zrobić, jeżeli chodzi o nagrywanie mojego głosu. A to za sprawą tego, że zauważyłem jedną lukę, którą powinienem wyciąć, a tego nie wyciąłem, więc jestem baranem. Ale na szczęście udało się to szybko zauważyć, szybko wyciąć, no i mamy teraz właściwy gameplay bez żadnego tutaj pajacowania. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale z tego co widzę po klipach, no to już raczej nic się takiego złego nie wydarzy tutaj. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeżeli znowu się coś wydarzy, no to ja się po prostu zachlastam. Tak czy inaczej będziemy za chwilę sobie kończyli ten odcinek, ponieważ już nam niewiele zostało, a za chwilę będzie walka z bossem. Tak jest!
Zaraz będziemy sobie walczyli z Exsockerem. A na czym polega Exsocker, to zaraz zobaczycie. Na tym będzie polegał Exsocker. A dokładnie to w zasadzie to nie do końca jest Exsocker, ponieważ jak widzicie, zamiast doktora Eggmana mamy Knucklesa, który w tym momencie chce nas unicestwić, ale no jak widzicie, to tylko pokazuje, że Knuckles po raz kolejny jest tak samo naiwny, jaki był w ogólnie serii Sonica, no bo to już jest któryś raz z rzędu, gdzie Knuckles jest po prostu wrobiony. A jest wrobiony za sprawą tego, że Eggman go przegabadził na swoją stronę, przez co no niestety Eggman w jakiś sposób przekonał Knucklesa, że Sonic jest ten zły i że Sonic chce wygrać Szmaragdy Chaosu. Co jest bardzo zabawne, bo wydawało mi się, że to inne postacie są dosyć naiwne i łatwo nabierają się na jakieś takie tanie zagrywki, ale no widać, że Knuckles zaskakuje z każdej gry na każdą grę następną. No ale no cóż poradzić, taki jest żywot kolczatki, która jest strażnikiem głównego szmaragdu. No ale najwidoczniej, no nie wiem, wybrały sobie kolczatki totalnego ułoma jako strażnika głównego szmaragdu, który potrafi się nabierać na każdą możliwą manipulację. To już chyba Tails jest mądrzejszy niż Knuckles. Mimo że Knucklesa bardzo lubię, tak niestety, no trzeba powiedzieć o tym głośno, że jest po prostu skończonym idiotą. No ale dobra, to by było na tyle. Tutaj będziemy kończyli sobie drugi odcinek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami, jeśli chodzi o nowe osoby. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. No i zachęcam do wbicia na Instagrama, gdyż tam daję informacje o odcinkach, jeżeli YouTube wam nie da powiadomień. I widzimy się w kolejnym odcinku z Sonica Advance 2 na Game Boy Advance. W zasadzie już w ostatnim odcinku. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, no i cześć!